zaczniemy, to chciałbym, żebyśmy się bardziej właśnie poznali, żeby was wciągnąć w ten świat kabaretu, który zaraz będę uskuteczniał. Więc na początku, tak jak siedzimy, jesteście gotowi, żeby zrobić coś głupiego? Nie. Krzyknijmy wszyscy swoje imię. 3, 4? Jeszcze raz. 3, 4? Dobra, tu tylko Romka słyszałem gdzieś. To teraz miejscowość, z której przyjechaliście. 3, 4? Kurde, jakby brzmiało. A mamy jakieś miejscowości inne niż Kietrz? Ktoś przyjechał spoza? Słucham. Dobry wieczór. Piotr Wołoszyn, Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu. Moim gościem jest artysta kabaretowy Antoni Gorgoń-Grucha. Antoni, powiedz, jak najlepiej się do ciebie zwracać? Antoni, Antek, a może po prostu Grucha? Panie Piotrze, jak pan uważa? Bo różnie się ludzie do mnie zwracają. Mówią na przykład Gruszek, Gorgoniuś, Antoś, Zordon mówią też, Grunia. Jak to woli? Wszystko będzie dobre. Mógłbyś powiedzieć naszym widzom, skąd do nas przyjechałeś? Z niedaleka, bo z województwa śląskiego, ale miałem kawałek z Dąbrowy Górniczej. Urodziłem się w Sosnowcu, więc cudów nie ma. Kolejne pytanie. Jaki rodzaj kabaretu uprawiasz? Bo ja wiem, to takie trochę połączenie monologu ze stand-upem, a rodzaj humoru to trochę abstrakcji, trochę takiej obyczajowości, spostrzeżeń mniej lub bardziej trafnych. Stronie od polityki, o dziwo, a jestem jedynym słusznym kandydatem na prezydenta, to chyba tyle. Co robił Grucha przez długi okres pandemii, kiedy nie było występów? Siedział w domu i się wkurzał. Siedział w domu, odpisałem na listy, wszystkim odpisałem, Providentowi odpisałem, Ikei odpisałem, okna umyłem, wewnątrz nawet, a mam plastiki. Wszystko. Netflixa przeleciałem całego. Wiedźmina 3 razy przeszedłem. Wege zacząłem oglądać. To mi się spodobał, jak 3 raz Pitbulla obejrzałem. No, nudy. Nudy, nudy. Sam powiedziałeś, że uprawiasz stand-up. Mam wrażenie, że ta forma kabaretu nie jest do końca w Polsce popularna. Czy się zgodzisz z tym? Stand-up? Tak. Nie, no wydaje mi się, że jest bardzo popularny i są mistrzowie w tym. Ja tylko gdzieś tam trochę liznąłem ten temat i czasami go wtrącam w swoje występy, ale raczej się uważam za solistę kabaretowego, bliżej mi tutaj. A stand-up jest bardzo popularny, spotki wyprzedają, a ja gram w Kietrzu. Czy na co dzień kabaret to twoja praca, czy tylko hobby? Praca. Za rok w maju będzie 20-lecie pracy artystycznej, to wstyd się przyznać. Praca. Praca, a czy z tej formy pracy idzie jako tako wyżyć i zarobić na rachunki? No idzie, wie pan, od pierwszego do pierwszego. Nie, no teraz COVID, no to że tak powiem. No wiadomo. Uszczupliła kubka z oszczędnościami. Nie, w porządku. Mi dużo nie trzeba. Dużo nie trzeba, a jak przygotowuje się kabareciarz do występów i z czego czerpie pomysły? Pomysły? Z życia. Jadę tramwajem, autobusem, zobaczę na stacji kogoś, kto ma fajny wyraz twarzy, minę, styl mówienia. Coś zasłyszę, coś mnie w telewizji rozśmieszy, albo zdenerwuje i wtedy to wyśmiewam. Albo sam mam jakieś spostrzeżenia. Różnie. Cały świat. Cały świat. A powiedz, jak odkryłeś u siebie talent, nie wiem, artysty, kabareciarza? Obudziłeś się któregoś pięknego ranka i stwierdziłeś, to właśnie to? To są mocne słowa i za duże, jeśli chodzi o moją osobę. Dziękuję. Proszę. Nie, to przez lata człowiek na początku robi to dla hobby, dla zabawy. A potem się okazało, jak się zaczęło jeździć na festiwale, że komuś się to podoba. Jakąś nagrodę się zdobyło, publiczności, jedną, drugą, trzecią, jury. No i człowiek tak zaczął myślę, że jest dobrze. I był wybór, albo iść do pracy, albo rozśmieszać ludzi. Wybrałem to drugie. A powiedz, czy Antoni to kawaler, czy mężczyzna żonaty?
Kawaler, całe życie kawaler. No, ale jak zostanę prezydentem, to pierwsza dama by się przydała, także może jakaś kietrzanka? Może jakaś kietrzanka faktycznie się skusi? Na kawę, herbatkę zapraszam. Jeżeli nie kabaret, to co robiłby Grucha dzisiaj, teraz? Nie wiem, na pewno coś pokrewnego. Nie wiem. Jak nie prezydent, jak nie kabareciarz? Nie wiem. Nie mam pojęcia, nie odpowiem panu na to pytanie. Nie zaprzeczam i coś tam. I coś tam, i coś tam, i coś tam. A czy zdarza się tak, że masz jakiś numer i po paru występach wycofujesz go z repertuaru, bo nie wiem, nie sprzedaje się, publiczność się nie bawi? Czy jakieś takie no, wpadki kabaretowe, o może tak to nazwę? A oczywiście, jeśli chodzi o wpadki, to ostatnio mi mucha wpadła do gardła i musiałem przerwać występ na występie plenerowym. Autentyczna historia, musiał wejść pan konferencjer i przez 10 minut czytać sponsorów. Loga się wyświetlały, a ja tam dochodziłem do siebie. No muchę połknąłem, nie chciała zejść. Ale co do... to było w wpadkach pytanie, a pierwsza część pytania jaka była? Czy jakieś numery po prostu, które są przygotowane, tak, nie sprzedają się publiczności i trzeba je wycofać? Się okazuje, że tylko mnie to śmieszy i trzeba albo to wywalić, ale jak jest coś fajnego i mnie tak ten... Tak mnie... że czuję, że tam jest potencjał. No to jeszcze próbuję, zmieniam, czyszczę, skracam. I po piątym występie, jak nie ma poprawy, to wyrzucam. Co zaprezentujesz publiczności kieczańskiej dzisiaj? A pewnie. Pewnie przypada flow. Flow, improwizacja i nieustanna zabawa. Po prostu Woodstock. Woodstock będzie dzisiaj. Woodstock, Woodstock. To już twoja druga wizyta w Kietrzu. Pamiętasz, jak było tu ostatnio? Super było. Cała sala była. Zbieraliśmy pieniądze w szczytnym celu. Był pan Irek Bielenik, no persona, no nieskazitelna. Igor Kwiatkowski, talent sam w sobie. Pięknie było, bardzo dobry występ, tu miałem się, muszę pochwalić i tym bardziej mile mi tu wracać, bo naprawdę miło mi się kojarzy to miejsce, to miasto. Mam nadzieję, że i dzisiaj tak będzie. Też mam taką nadzieję, że publiczność kietrzańska bardzo tutaj przyjemnie cię przyjmie. Powiedz mi jeszcze, czego życzyć wykonawcy, artyście kabaretowemu. Żeby nie było pandemii i dużo występów. Dalej, zlikwidowali również ten fotoradar. Kto inny wymyślał? Pamiętacie, były te siwe, to je przemalowali na żółte. A do żółtego lecą muchy. I taka mucha ciebie przejdzie, fotoradar zdjęcie przyjdzie. Do kogo zdjęcie przyjdzie? Do ciebie czy do muchy? A jak dojdą, która to mucha? Po tablicach dojdą? W ogóle te fotoradary są jak pierogi z mięsem z Biedronki. Połowa pusta. Jak nie wybierzecie na prezydenta, ja pójdę wszystkie fotoradary wypierdzielę w Polsce. Bożko, wódne, wypierdzielę. Zamiast tego na każdym skrzyżowaniu będą leżeć pierogi z mięsem z Biedronki. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich państwa. Życzę wam wszystkiego dobrego. Ja tu będę bacznie patrzył, czy wasz włodarz tutaj dobrze tutaj wszystko wam robi. I w najbliższych wyborach będę startował. Więc głosujcie na mnie. Jedyny niepowtarzalny Antoniu Gorgoń Grucha. Cześć! Zlikwidować jeszcze jedną instytucję społeczną. Teściowa. Kto to podjął, czemu to wrosi? Kto jest teściową? Ręka do góry. To nosi się zaszczytne miano. Jest. To jest przed tym stanem, a wie, że się zanosi. Dobra, jest, dobra. No nie, no ludzie. Teściowa, z teściem przyjdziesz na pierwsze zapoznanie. Mówię właśnie pierwsze, bo z teściem sobie walniesz kółeczkę, jakby się z nim całe życie zna. A z teściową się poznajesz przez całe życie. O, to, aha, nie.